Cześć wszystkim. Dzisiejszy odcinek w nowej formie z komentarzem na żywo. Tematem odcinka jest palenisko do zabudowy z funkcją grilla. W pierwszej kolejności skompletowałem sobie potrzebne materiały. Tam widzieliśmy przed chwilą wypałki z lasera. W tej chwili wiercę rurę. Są to otwory powietrzne zlokalizowane z spodu paleniska. Z uwagi na to, że rura miała dosyć spory owal, musiałem wspomóc się siłownikiem, sobie ją w kilku miejscach rozepchnąć. Ale jak widać, udało się połączyć te dwa elementy. Przenoszę materiał na stół spawalniczy. Materiał przenoszony jest żurawiem mojego wykonania, zresztą stół spawalniczy również. Możecie na kanale również zobaczyć odcinki, jak to wszystko powstawało. W tym momencie przygotowuję się do wspawania wzmocnień. Również musiałem pomóc się siłownikiem, żeby rozepchnąć rurę u góry. W pierwszej kolejności spawałem wzmocnienia do rury. Następnie zmontowałem dno paleniska i dopiero na końcu spawałem wzmocnienia do blachy. Prawdopodobnie gdybym zachował inną kolejność, to ta blacha by mi popalowała i nie zachowałbym jej płaszczyzny, która będzie później widoczna. Tutaj widać, jak spawam już wzmocnienia do blachy. I przechodzę do spawania obwodu, ale nie robię tego jednym ciągiem, tylko punktowo. Z uwagi na to, żeby nie wprowadzać zbyt dużej ilości ciepła, żeby mi się ten materiał gdzieś nie odkształcił. No i tak obracam aż do wyspawania całego obwodu. W tym momencie widać płaszczyznę. Efekt był zadowalający, bo tam maksymalne odchylenia wynosiły do 0,5 mm. Spawam element na gotowo. No i następnie przechodzę do szlifowania. W pierwszej kolejności szlifuję zawsze płaszczyzny. Dopiero później wykańczam zaoblenia. Odznaczam otwór pod mocowanie uchwytu. Na uchwycie będą znajdowały się dwa ruszta. Pierwszy ruszt o średnicy Fi350 i drugi ruszt o średnicy Fi700. Oraz będzie na nim kołowrotek z łańcuszkiem do zawieszenia kociołka nad paleniskiem. No niestety w tym momencie popełniłem małe faux pas, bo uchwyt wykonałem z profila, a dopiero w późniejszym momencie dogadałem z klientem, że ruszta mają być regulowane zarówno góra-dół, jak i lewo-prawo. Wykonuję przykrycie. Przed chwilą na giętareczce takiej małej ręcznej wykonywałem zwijki z płaskownika. Przymocowuję już rączki wykonane z pręta Fi10. No i zabieram się za górną część, czyli za ten nasz uchwyt. Niestety nie posiadam jeszcze giętarki do rur, dlatego ten element wykonałem z kolan i z odcinków rur. Montuję nogi i zaczynam zabawę z kanałem powietrznym. Wycinam elementy plazmą ręczną. Wiadomo, że jeżeli jest to palenisko do zabudowy, czy to kamiennej, czy ceglanej, no ktoś, kto będzie wykonywał tą zabudowę, będzie musiał pozostawić od dołu kanał powietrzny, przez który będzie dostawało się od dołu paleniska powietrza. Kolejne zwijki, tym razem już do rusztów. Zrobiłem je w taki sposób, aby ruszty były demontowalne, żeby można było je wyciągnąć i wyczyścić. Przerabiam mocowanie, tak aby ruszta były w pełni regulowane, zarówno góra-dół, jak i na boki. Wykonałem ten element tutaj z rury grubościennej i dołożyłem jeszcze dodatkowo wzmocnienia z pręta Fi10, tak żeby te ruszta się nie uginały. Jest właśnie ten pręt. Tak wygląda efekt już prawie finalny. Montaż kołowrotka. Jeżeli film Wam się spodobał, proszę o jakąkolwiek aktywność.
lajki, subskrypcje, komentarze. Dzięki.